Witam Cię serdecznie. Dzisiaj niesamowicie ważna lekcja, w której dowiesz się, czym jest Node.js. Node.js, tak prostymi słowami, ok? Bo to jest ważne. To jest taki warsztat, w którym mamy wszystkie potrzebne narzędzia i też warunki, żeby JavaScript mógł zostać odpalony poza przeglądarką internetową. I to jest niesamowite. Dlaczego? Bo do tej pory JavaScript mógł być uruchomiony tylko i wyłącznie w przeglądarce. Ale co to tak dokładnie zmienia dla nas? No, zastanów się, skoro JavaScript może zostać odpalony poza przeglądarką, to oznacza, że możesz w nim pisać kod, który będzie na przykład zarządzał bazami danych, który będzie komunikował się z nimi, a właściwie to nie dość, że Node.js właśnie dostarcza tą możliwość z pomocą czegoś takiego jak silnika do właśnie uruchomienia tego JavaScripta, to ty możesz w nim postawić na przykład serwer. Tak. Z pomocą JavaScripta masz tam niesamowicie wiele, dużo modułów, czyli kodu napisanego przez kogoś, które już są wbudowane w tego Node.js-a, które właśnie służą między innymi do tego. Czyli to jest takie miejsce, platforma do uruchomienia po prostu JavaScripta poza przeglądarką, więc możesz go uruchomić na swoim komputerze od tego momentu, a nie tylko w przeglądarce, także musisz mieć konkretnie tu tą przeglądarkę. Możesz również uruchomić go na jakimś hostingu, jeżeli zainstalujesz tam Node.js-a. Niesamowite, bo to daje duże możliwości. A wyobraź sobie, że Node.js ma jeszcze coś takiego, jak tutaj widzisz, NPM. Co to jest NPM? To jest Node Package Manager. A właśnie Node.js Package Manager, czyli menadżer do pakunków napisanych do Node.js-a. Menadżer to jest taki zarządca, tak? Chodzi o to, że możemy pobrać, zarządzać wieloma napisanymi pakunkami, czyli kodami, jakimiś bibliotekami napisanymi właśnie do tego Node.js-a przez innych ludzi, one są za friko. I tu masz właśnie na przykład Reacta, React DOM, tak? Czyli jak nacisnę na ten React, to mamy tutaj opisane, czym on jest, jakieś podstawowe użycie, a żeby go zainstalować, to tutaj mamy informację, jak to na przykład zrobić, tak? I tych bibliotek jest mnóstwo. Jest tutaj społeczność, która, jak widzisz, wypuściła w tym momencie już ile? 3,5 miliona. Oczywiście nikt tego wszystkiego nie zna, ale jest dużo popularnych, bardzo użytecznych, jak właśnie między innymi React. Więc to jest tak potężne też z tego względu, że tak jak na przykład w poprzednich lekcjach tworzyliśmy sobie co skrypty tutaj i one łączyły się zewnętrznie do Reacta. Za każdym razem, gdyby ktoś wchodził na naszą stronę, to by to nie powinno tak wyglądać, tak? To powinno być po stronie serwera, tak jakby, bo Node.js stawiamy na serwerze, tak? I my w tym momencie jesteśmy tam w stanie zainstalować różne moduły, które robią różne rzeczy, tak? A na koniec dajemy tylko wynik naszemu użytkownikowi. A nie, że on będzie musiał pobierać całą bibliotekę, tak? To by było trochę bez sensu, natomiast do samej nauki, tak jak to robiliśmy tutaj, idealna rzecz. Natomiast do już puszczenia tego w świat już nie bardzo. I tak jeszcze notabene, to co się tutaj stało, to jest tak potężne z tego względu, że są tutaj frameworki, jak na przykład Next, a jak je połączysz jeszcze z innymi rzeczami, to mógłbyś nawet napisać aplikację desktopową w JavaScriptie. To oznacza, że od tego momentu będziesz mógł, mój kochany, robić co? Aplikacje desktopowe. Wyobraź sobie, że nawet mobilne. Wszystko od A do Z w JavaScriptie. Nie ma już potrzeby poznawania innych języków programowania, jak to było do tej pory, że jeżeli poznałeś HTML, CSS, JS, no to był frontend, tak? Nie, teraz backend, czyli to, co jest z tyłu, co się dzieje, zarządzane jest z tyłu, może być robione również z pomocą czego? No z pomocą Node.js. A jego instalacja jest ekstremalnie prosta. Możemy to zrobić
powiedzmy, że z tego miejsca, ale najlepiej jest mieć pre-built installer. Wybieramy sobie wersję, która jest zawsze LTS, czyli Long Term Support, najnowszą. Tą wersję możesz później zmienić, to się tym nie przejmuj. Wybieramy sobie system, a następnie jaki mamy procesor, to jest 64-bitowy i download, tak? Gdy to pobierzesz, no to wystarczy tylko przeklikać next i to jest właściwie tyle. Od tego momentu jesteś w stanie zarządzać Node.js-em. Możesz odpalić go w swoich na przykład projektach, tak? Ale jak to robić, to dopiero będziemy mówili w następnych lekcjach. W tej lekcji dowiedziałeś się, czym jest, po co ci on jest. Jak widzisz, jest to niesamowite, co? Oprogramowanie, warsztat, jeszcze raz przypominam, który ma wszystkie potrzebne narzędzia i warunki, czyli takie środowisko to jest do wykonywania, uruchamiania JavaScriptów poza przeglądarką. JavaScript od tego momentu stał się potężny. To jest najważniejsze z tej lekcji, żebyś zrozumiał. Nie musisz znać już innych języków, jeżeli znasz JavaScript, radzisz sobie już we wszystkim. Czyli właściwie Node.js umożliwia osobie, która zna JavaScript, stać się tak zwanym full stack developerem. Full to znaczy pełny, czyli i z przodu, i z tyłu, i front, i backend jest załatwiony przez ziomka, który zna Node.js-a, no i oczywiście są w tak jakby bazowym Node.js-ie byłoby to ciężkie, tak? Dlatego są frameworki, czy też biblioteki, jak na przykład React, ale też i meta-frameworki, frameworki takie jak Next, tak? Które oczywiście nie jest to temat teraz, ale które pomagają ci zrobić to wszystko, a nie żeby pisać wszystko tak jakby od zera. I przede wszystkim pamiętaj o tym, że dla samego siebie można sobie robić tak od zera jakieś tam proste rzeczy i tym podobne, ale warto poznać coś, co ustawia na przykład ramę pracy, framework, work to jest praca, frame to jest rama, bo jak masz ustaloną ramę pracy, to wszyscy pracują bardzo podobnie, więc jak oni wejdą do jakiegoś teamu, którzy znają właśnie dany framework, to wszyscy się cieszą, tak? No bo każdy będzie wiedział, w jaki sposób ktoś robił poprzednio kod i on może łatwo coś dodać nowego, a nie, że każdy robi po swojemu, tak? Po to robimy to w ten sposób. Natomiast na razie chciałbym, abyśmy właśnie tak jakby zainstalowali sobie to trochę na surowo i pobawili się samym Reactem, tak? Żeby nauczyć się go używać w takim trochę ograniczonej przestrzeni, bo jeżeli zaraz za dużo się naraz pokaże, to możesz się po prostu pogubić i nie polubić tego. Dobra, to by było tyle w tej lekcji. Dziękuję bardzo i życzę ci wszystkiego dobrego.